został, co jest też niebywałe, pierwszym europejskim samurajem i to tym najbliższym, Hatamoto, czyli podchorągiewnym, czy chorążym, którzy mieli bezpośredni dostęp do, do Sioguna, bo już gokeninowie, na przykład tego dostępu nie mieli. Dostał pensję, tam z chyba 400 koku, koku to jest taka baryłka ryżu, około 180 litrów, czyli całkiem dużo i dostał dom na półwyspie Miura, stąd jego japońskie Imię i nazwisko Miura Andzin. Miura to jest półwysep. Andzin, pilot nawigator właśnie i tak go w Japonii nazywano.